Około 40 osób wzięło udział w teście wiedzy o historii Łukowa Poznaj swoje miasto. Test odbywał się w 4 LO imienia Jana Pawła II. Uczestnikami testu byli uczniowie z łukowskich szkół oraz osoby dorosłe. Spotkaliśmy się po raz czwarty na teście wiedzy o Łukowie. Jest to test zorganizowany przez Stowarzyszenie Alternatywa dla Łukowa. Reprezentacje, które tutaj do nas na test dotarły, musiały odpowiedzieć na 30 pytań. Historia, o którą pytamy w teście, no to jest oczywiście historia miasta i wydarzeń, jakie tutaj miały miejsce od początku dziejów Łukowa, aż po najnowszą historię. Tutaj podam taki przykład, że pytaliśmy między innymi o prawa magdeburskie, kto je nadał, kiedy, jaki władca, ale także co się stało z pomnikiem żołnierzy polskich i radzieckich w Parku Miejskim. Czy test był łatwy czy trudny? Pytani o to uczestnicy tej edukacyjnej zabawy odpowiadali. Najtrudniejsze były daty, a najłatwiejsze były takie po prostu, gdzie można było, no ABC, gdzie po prostu można było strzelać. Chcieliśmy się dowiedzieć czegoś więcej o Łukowie. Do testu przygotowywałyśmy się około 1,5 tygodnia. Fajna sprawa i najciekawsze było o zakonach. Na przykład templariusze byli. Ten test był bardzo ciekawy. Miał wiele pytań, ale większość była trudna. Namówiła mnie pani Pudowska od historii. W sumie to cieszę się, że wzięłam udział. Niektóre pytania były trudniejsze, bardziej to otwarte, a zamknięte przyszły mi raczej z łatwością. Jestem pierwszy raz. Konkurs był, dla mnie był trochę trudny. Było trudniej niż w ubiegłych latach. Było bardzo trudne pytanie z miastem partnerskim z 2014 roku. Fajna zabawa, warto w to się bawić, warto poznawać historię miasta. Tak, warto poznawać historię swojego miasta, jak się tu mieszka całe życie. Wydarzeniu patronował burmistrz Łukowa Piotr Pułdowski. Inicjatywa oddolna stowarzyszenia, mojego stowarzyszenia Alternatywa dla Łukowa i po raz czwarty udało się zaprosić, zachęcić i zgromadzić tutaj kilkudziesięcioosobową grupę młodzieży oraz osób dorosłych, które chciały popisać się, pokazać swoją wiedzę na temat naszego miasta. Cieszę się, że jest takie zainteresowanie i odzew, że mieszkańcy naszego miasta, mieszkańcy ziemi łukowskiej chcą uczestniczyć w tego typu przedsięwzięciach. Zawsze tego typu konkurs jest poprzedzony pewnymi przygotowaniami w szkołach, więc to nie jest tylko ten dzisiaj dzień i konkurs, jest to pewne zwieńczenie pewnego etapu i to cieszy, że mieszkańcy się interesują, że młodzież chce poznawać historię naszego miasta. Wyrażam również taką nadzieję, że ten konkurs jest taką inspiracją i zachętą do tego, żeby historią naszego miasta zajmować się nie tylko raz w roku, kiedy Alternatywa organizuje ten konkurs, ale również na co dzień zgłębiać historię naszego pięknego miasta. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych lokalną historią miasta do wzięcia udziału w kolejnej edycji testu za rok, a za niedługo w internecie będzie można zapoznać się z tym testem i każdy mieszkaniec miasta, a także powiatu, a nawet i świata, będzie mógł ten test sobie rozwiązać. Na teście największą wiedzą o historii Łukowa wykazał się Krzysztof Koper z 4 LO, który wyprzedził zaledwie o 1 punkt Kacpra Beczka z zespołu szkół nr 3. Trzecie miejsce zajął inny z reprezentantów gospodarzy Dawid Borkowski. Uzyskane wyniki spowodowały, że uczniowie 4 LO zwyciężyli także w klasyfikacji szkół. W teście brały udział też osoby dorosłe. W tej kategorii zwyciężył Marek Sobiech. Zwycięzcy testu otrzymali dyplomy i nagrody.